słuchowisko w radiowej jedynce. Teatr Polskiego Radia. Świadek Shannon Quinn. Jako członek załogi Goliata używał pan innego nazwiska. Tak, panie przewodniczący. To był jeden z warunków umowy, jaką zawarli ze mną armatorzy. Jakie funkcje pełnił świadek na pokładzie? Byłem drugim pilotem. Proszę powiedzieć Trybunałowi, co zaszło na pokładzie Goliata w dniu 21 października podczas rejsu, poczynając od ustaleń dotyczących położenia statku i postawionych mu zadań. Stanisław Lem. Rozprawa. Naszym zadaniem było podejść na bezpieczną odległość do granicy Rosza w płaszczyźnie pierścienia i z orbity kołowej wyrzucić 3 sondy automatyczne, które mieliśmy naprowadzić zdalnie drogą radiową. Jedna sonda miała być umieszczona wewnątrz szczeliny Cassiniego, w przestrzeni oddzielającej wewnętrzny pierścień Saturna od zewnętrznego, a 2 pozostałe były przeznaczone do kontrolowania jej ruchów. Pierścienie Saturna składają się z ciał meteoropodobnych. Rozdziela je szczelina o szerokości 4000 km. Sztuczny satelita umieszczony wewnątrz szczeliny miał dostarczać informacji o zakłóceniach pola grawitacyjnego oraz o wewnętrznych ruchach wzajemnych ciał pierścieni. Mieliśmy użyć specjalnych satelitów posiadających własny napęd silników jonowych o małym ciągu, rzędu 1,4 tony, a 2 satelity stróże dzięki radarowym czujnikom miały pilnować tego, który krąży wewnątrz szczeliny. Nie wystarczyłby jeden satelita kontroli? Drugi stróż był rezerwą na wypadek, gdyby pierwszy zawiódł bądź uległ zniszczeniu w kolizji meteorytowej. Czy świadek uważał zadanie za trudne bądź niebezpieczne? Nie było ani niebezpieczne, ani szczególnie trudne. Przy założeniu, że wszystkie manewry zostaną wykonane bez zakłóceń. O 12 czasu pokładowego doszliśmy do zewnętrznej granicy pierścienia na odległość 1000 km. Zgodnie z programem weszliśmy w strefę Rosza i zaczęliśmy wyrzucać sondy. Pierwszą wystrzeliliśmy o 15 i naprowadziliśmy ją pulsem radarowym w obręb szczeliny. Byłem nawigatorem, to było moim zadaniem. Pierwszy pilot Calder utrzymywał minimalny ciąg. Dzięki temu krążyliśmy z taką samą szybkością jak pierścienie. Kto znajdował się w sterowni oprócz świadka i pierwszego pilota? Cała załoga, panie sędzio. Dowódca siedział między mną a Calderem. Za mną był inżynier z elektronikiem. Doktor Barnes siedział za dowódcą. Sonda została wprowadzona w szczelinę wizualnie? Miałem z nią łączność telewizyjną i pomagałem sobie radarowym altimetrem. Obliczyłem dane jej orbity, siedziała dobrze i powiedziałem Calderowi, że jestem gotów do naprowadzenia następnej sondy. Calder uruchomił łapę, klapa się otwarła, ale sonda nie wyszła. Co pan nazywa łapą? Tłok hydrauliczny, który wypycha sondę z wyrzutni po otwarciu klapy. Drugi satelita nie opuścił statku? Proszę dokładnie przedstawić, jak do tego doszło. Najpierw otwiera się klapę zewnętrzną, potem uruchamia hydraulikę, a gdy wskaźnik daje znać, że satelita wychodzi, włącza się jego automat startowy. Automat uruchamia booster na paliwo stałe i satelita odchodzi 15-sekundowym ciągiem rzędu tony. Kiedy booster się wypala, włącza się silnik jonowy. Calder włączył automat rozruchu, bo satelita zaczął się wysuwać, a kiedy nagle stanął, próbował go wyłączyć. Mocował się z rękojeścią, która zeskoczyła wstecz. Krzyknął blok, że coś się zablokowało. Było jeszcze pół minuty do odpalenia boostera, więc starał się ponownie wypchnąć sondę. Zwiększył ciśnienie do maksimum, ale siedziała jak wklinowana. Wtedy cofnął tłok i ponownie uderzył w sondę. Usiłował w ten sposób ją wypchnąć? Tak, panie sędzio. Tłok uderzył, ale sonda nie wyszła. A że czas mijał, krzyknąłem pasy i zapiąłem się na całą moc. Booster odpalił. Statek zaczął się obracać w osi poprzecznej i równocześnie znosiło nas z dotychczasowej orbity. Pilot zrównoważył ten ruch ciągiem bocznym, ale nie do końca. To było nie do zrobienia. Sonda siedziała zaklinowana w wyrzutni z otwartą klapą. Przez otwór wydobywały się gazy silnika, przy czym strumień musiał mieć zawirowania i przez to nie bił równomiernie. Jak zachowali się wtedy członkowie załogi? Wszyscy musieli zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, gdy booster odpalił, bo mógł w zamkniętej przestrzeni wyrzutni z zaklinowaną sondą po prostu zdetonować jak bomba. Otwarłoby to nam sterburtę jak
puszkę konserw. Jakie polecenia lub rozkazy dawał do tego czasu dowódca? Nie dawał żadnych rozkazów. Wyglądało na to, że chce się przekonać, co zrobi pilot. Mieliśmy dwie możliwości. Albo odejść od planety i rozpocząć powrót, rezygnując z wykonania zadań, albo spróbować wprowadzić na orbitę trzecią sondę. Czy świadek nie uważa, że dowódca powinien w tej sytuacji powziąć konkretną decyzję i zakomunikować ją pilotowi w postaci rozkazu? Dowódca był obecny, widział i rozumiał, co się dzieje. Jeśli milczał, znaczyło to, że wedle 22 paragrafu instrukcji pokładowej zezwala pilotowi na działanie zgodne z jego własnym rozeznaniem. Wysoki Trybunale, świadek fałszywie interpretuje 22 paragraf instrukcji pokładowej żeglugi kosmicznej, ponieważ odpowiedni jest tu paragraf 26, który mówi o sytuacjach niebezpiecznych. Sytuacja, która powstała na Goliacie, nie była niebezpieczna ani dla statku, ani dla zdrowia i życia załogi. Świadek, Wysoki Trybunale, wykazuje złą wolę, gdyż zamiast dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej, w swoich zeznaniach usiłuje usprawiedliwić postępki oskarżonego Pirksa, który był dowódcą statku. Komandorze Pirks, mam dla pana oryginalną propozycję. Chodzi o rejs eksperymentalny. Nowy rodzaj statku? Nie, nowy rodzaj załogi. Załogi? A moja rola? Wszechstronna ocena jej przydatności. Okrążenie Saturna i wyprowadzenie na orbitę stacjonarną nowych satelitów automatycznych. Imprezie patronuje UNESCO, reprezentuje właśnie tę instytucję. Jak panu wiadomo, od lat istnieją możliwości produkowania urządzeń wszechstronnie zastępujących człowieka. Fizyka ciała stałego umożliwiła mikrominiaturyzację molekularną. Wyprodukowano prototypy układów krystalicznych równoważnych mózgowi. Wiele firm opatentowało takie konstrukcje i obecnie pragną przystąpić do wytwarzania automatów człekokształtnych, tak zwanych nieliniowców skończonych, przede wszystkim do obsługi statków pozaziemskich. Nieliniowcy? Co to za termin? Zawsze lepszy od homunculusa czy sztucznego człowieka, bo to zresztą nie są ludzie, ani sztuczni, ani naturalni. Jednym z pierwszych odbiorców nowego produktu byłby COSNAF. Gotów jest przyjąć każdą liczbę nieliniowców do obsługi swych linii. Tymczasem tylko frachtowych, bo obawiają się bojkotu w ruchu pasażerskim. Firmy Intel Elektroniczne, Cybertronics, Machintrex, Inteltron, antycypując możliwe obiekcje prawne związków zawodowych i prasy światowej, zdecydowały się dostarczyć nam grupę półprototypów do zbadania ich przydatności przy obsłudze statków kosmicznych. Nieliniowcy dają większe gwarancje bezpieczeństwa od ludzi, ponieważ mają szybsze reakcje. Nie wykazują potrzeby snu ani zmęczenia. Nie podlegają chorobom. Posiadają ogromną nadmiarowość, która w wypadku poważnego uszkodzenia umożliwia im funkcjonowanie, a na to nie wymagają ani tlenu, ani żywności. I mogą wykonywać swe zadania nawet na pokładzie statku zdehermetyzowanego czy przegrzanego. To są argumenty rzeczowe, ponieważ na pierwszy plan wysuwają nie zysk, lecz bezpieczeństwo statków i ładunków. Pewnego dnia mogą zwolnić i pana, a na tym miejscu zasiądzie maszyna. Pan żartuje, drogi komandorze. A jeśli ich automaty są naprawdę dobre? Chcieliśmy zaproponować panu rejs z taką właśnie załogą. Pan by nią dowodził. Mógłby się pan zorientować, ile jest warta. To są modele różniące się od siebie. Po powrocie przedstawiłby pan kompetentną, wszechstronną opinię. Chodzi zarówno o aspekty zawodowe, jak i psychologiczne, a my to opublikujemy w prasie światowej.
Nie podoba mi się to. Pan jest uprzedzony. To bardzo dobrze. Właśnie dlatego zależy nam na panu. Chłopcy, oto wasz dowódca, komandor Pirks. A to pana załoga. Pierwszy pilot, John Calder. Witam. Witam. Drugi pilot, Harry Brown. Inżynier, nukleonik, Andy Thompson. Radiowiec, elektronik, John Barton. Oraz neurolog, cybernetyk i lekarz w jednej osobie, Thomas Barnes. Witam, komandorze. Od razu muszę wyjaśnić, że niektórzy z obecnych przyszli na świat z ojca i matki, a niektórzy nie. Każdy z nich orientuje się we własnym pochodzeniu, lecz nic nie wie o innych. Zwracam się do pana z prośbą, by ich o to nie pytać. Poza tym będą dobrze spełniać pana rozkazy i wykażą w stosunkach służbowych inicjatywę i szczerość. Pragnęliśmy wykluczyć możliwość psychologicznego, irracjonalnego uprzedzenia. Chciałbym chwilę porozmawiać z moimi ludźmi. Nie ograniczam. Proszę strzelać. Panie Brown, czy pan wierzy w Boga? Przepraszam, panie komandorze. To nie należy do moich obowiązków. Jako pana przełożony decyduję o tym, co należy do pana obowiązków. Jeśli to rozkaz, mogę tylko wyjaśnić, że się tym problemem nie zajmowałem. Więc proszę go przemyśleć do jutra. Od tego uzależniam pana obecność na pokładzie. Calder, pan jest pilotem. Z jakim doświadczeniem? Mam ukończony kurs podwójnego pilotażu oraz 290 godzin w przestrzeni na małym tonażu, 10 lądowań samodzielnych, w tym 4 na Księżycu, 2 na Marsie i na Wenus. Thompson, ile rentgenów może pan znieść w ciągu godziny? Myślę, że ze 400 najwyżej, ale trzeba by się potem leczyć. Chorował pan? Nie, w każdym razie na nic poważnego. To wszystko. Kiedy mogę wejść na pokład? O, nawet dziś. Zapraszam do dyrekcji. Proszę. Kim pan jest, McGee? Pracuję w dziale Public Relations. Jest pan kompetentny, by odpowiedzieć mi na kilka pytań? Naturalnie. Słucham pana. Czy ci, którzy nie są ludźmi, zachowują się jak ludzie? Spożywają posiłki? Piją? Tak. Po co? Aby złudzenie było zupełne. Dla otoczenia, oczywiście. Więc muszą się tego potem pozbywać, tak? No, tak. Czy mają krew, serce, czy krwawią zranieni? Mają pozory krwi i serca. Tylko lekarz specjalista po wszechstronnym badaniu mógłby się zorientować. Jak to zrobiliście? Imponujące, nie? Mogę powiedzieć tylko ogólnikowo. Zasada gąbki, podskórnej, specjalnej gąbki. To ludzka krew? Po co? No, oni muszą być tacy, aby w żadnych okolicznościach nikomu z pasażerów czy członków załogi nie przyszło nawet do głowy podejrzewać. No, chodzi o wygodę psychologiczną. A czym oni się różnią od ludzi pod względem fizjologicznym? Oddychanie, kaszel, rumieńce? No, to wszystko zostało zrobione. A pod względem psychicznym? Ha, mózg też mają w głowie. To nasz największy triumf. Neil Teltron umiejscawiał go dotychczas w kadłubie, bo był zbyt wielki. Dopiero my, pierwsi, przenieśliśmy go do głowy. Pierwsza była natura. Drodzy, ale szczegóły są tajemnicą. To multistat monokrystaliczny z 16 miliardami elementów dwójkowych. A do czego są zdolni? Mogą kłamać? Utracić panowanie nad sobą, nad sytuacją? Owszem, to wszystko jest możliwe. Dlatego, że nieuniknione. Wszelkie hamulce wprowadzane w sieć neuronową czy krystaliczną są do pokonania. Robot, który by umysłowo dorównywał człowiekowi, a nie był zdolny do kłamstwa czy oszukiwania, jest czystą fikcją. Można produkować albo pełnowartościowe równoważniki człowieka, albo marionetki. Trzeciej drogi nie ma. Modele, które pan dostaje, są bardzo drogie i wytworzone w nielicznych prototypach. Dajemy panu to, co mamy najlepszego.
Utrata panowania nad sobą, jakieś załamanie się, chociaż nie do wykluczenia, będzie mniej prawdopodobne, aniżeli u człowieka w tej samej sytuacji. Czy były robione takie doświadczenia, sytuacje katastrofalne, grożące zagładą? Oczywiście. Ludzie są bardziej zawodni. A jak z ich agresywnością? Może pan być spokojny. Mają wbudowane specjalne inhibitory, układy wyładowania wstecznego, amortyzujące potencjały agresji. Zawsze? Mózg jest układem probabilistycznym, nasz także. Można w nim zwiększać prawdopodobieństwo określonych stanów, ale nigdy nie ma się całkowitej pewności. Mimo to i pod tym względem przewyższają człowieka. A co się stanie, jeśli będę próbował strzaskać któremuś głowę? Będzie się bronił. A jeśli jedyną możliwością obrony będzie atak? Wtedy zaatakuję. Proszę zakomunikować swoim przełożonym, że postaram się wycisnąć z nich wszystko, co najgorsze. Komandor Phillips? No jak się pan zdecydował? Miałem mało czasu. Zawsze obliczam szanse i na tej podstawie działam. A w tym wypadku 99%, że nie. A może nawet 99,8. Ale 0,01 szansy, że tak. Że Bóg jest? Tak. Dobrze. Może się pan zgłosić z innymi. W porcie nie było kontroli sanitarnej, ani nikt nie żądał papierów moich ludzi. Start o godzinie 2:45. Trzy satelitarne przekaźniki dla Saturna znajdowały się już w lukach. Goliat to statek z wysoką automatyzacją obsługi. 6000 ton masy spoczynkowej, wypuszczony ze stoczni dopiero przed 2 laty. Po pół godzinie pozostawiliśmy za sobą nocną półkulę ziemi z jej fosforyczną wysypką miast. O świtaniu słońce czesze promieniami atmosferę pod włos. Widać olbrzymi sierp płonącej tęczy. Minęliśmy ostatniego nawigacyjnego satelity i wyszliśmy ponad ekliptykę. Chciałbym z panem porozmawiać, komandorze, ale muszę prosić o dyskrecję. Zgoda. Słucham. Jestem człowiekiem i chcę panu pomóc. Kiedy zostałem wybrany po wszystkich lotach, próbach i testach, musiałem zaręczyć, że nic nie wyjawię. Mam dziewczynę, chcę mi się pobrać, a tu dali mi od razu 8000, a drugie tyle mam dostać po powrocie z rejsu. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, o jaką stawkę idzie gra, ale przestało mi się to podobać. Przecież w końcu to kwestia elementarnej solidarności międzyludzkiej. Z tej czwórki nie znam nikogo. Przez cały czas trzymano nas oddzielnie. Każdy miał własny pokój, łazienkę, salę gimnastyczną. Nie stykaliśmy się nawet przy posiłkach. Podejrzewam jednak, że ten ciemny Barton nie jest człowiekiem. Dlaczego panu tak się wydaje? To są drobiazgi, trudne do uchwycenia. Kiedy siedzi albo stoi, w ogóle się nie porusza. No, przecież żaden człowiek nie może długo przebywać w tej samej pozycji. To się robi niewygodnie, mimo woli poprawi się, poruszy, dotknie twarzy, a on zastyga. Wykonuje drobne, mimowolne poruszenia, kiedy o tym specjalnie pamięta, a kiedy zapomni, nieruchomieje. U nas jest odwrotnie. Co więcej? Je wszystko, cokolwiek dają. Jest mu to zupełnie obojętne, a przecież każdy czegoś nie lubi. Dlaczego pan złamał dane słowo? Komandorze, uważam, że są sytuacje, w których człowiek ma prawo to zrobić. Wzięli metalowe kukły, okleili je plastikiem, urżowali, przemieszali z ludźmi i chcą zrobić na tym wielkie pieniądze. Pan wziął za to 8000 dolarów, Brown. Co z tego? Zostałem zaangażowany jako pilot. Jestem pilotem i to nie najgorsze. Dostał pan te pieniądze za milczenie. Nie tylko wobec mnie, wobec wszystkich. Co ja właściwie mam z tego, że pan podzielił się ze mną podejrzeniami na temat Barsa? Komandorze, proszę wybaczyć. Jeżeli tak, to było nieporozumienie.
Chciałem jak najlepiej. Pan przyszedł do mnie w zaufaniu i umiem to docenić. Ale co innego zaufanie, a co innego rozsądek. Mam po tym rejsie ocenić przydatność każdego. Pan myśli, że ja będę pisał nieprawdę? Że minusy powpisuję nie tym, którzy będą gorsi, ale tym, którzy nie są ludźmi? Jeżeli jest pan człowiekiem i poczuwa się pan do solidarności z ludźmi, to musi pan też czuć własną odpowiedzialność w całej tej sprawie. Jak to jeżeli jestem człowiekiem? Pan mi nie wierzy? Ależ skąd? Wierzę panu. Ale na pana miejscu nie brałbym tych pieniędzy. Proszę wejść. Dzień dobry. Chcę panu powiedzieć, że nie jestem człowiekiem i stoję w tym eksperymencie po pańskiej stronie. Aha. To oczywiście ma pozostać między nami. Mnie na tym nie zależy. Działam z egoizmu. Jeżeli wyda pan pozytywną opinię o nieliniowcach, tacy jak ja zaczną się pojawiać masowo i nie tylko na statkach kosmicznych. Wywoła to fatalne konsekwencje. Nowy rodzaj dyskryminacji, nienawiści. Jak jest nas 2 czy 10, zginiemy w masie niedostrzegalni. Będziemy mieli przed sobą przyszłość podobną do każdego człowieka, z poprawką na inteligencję oraz wiele umiejętności, jakich zwykły człowiek nie ma. Nie obawia się pan, że firma, która... Niczego się nie obawiam. Jestem niesamowicie kosztowny. To tutaj włożono miliardy dolarów. Będą wściekli, ale nie sądzę, by usiłowali mnie uwięzić. Pan wie, jaką potęgą jest prasa. Teraz pan rozumie, czemu pragnę, aby pana opinia o nieliniowcach wypadła negatywnie. Czy może mi pan wskazać, kto jeszcze spośród załogi? Nie. Nie mam pewności. Lepiej mieć zero informacji, niż być zdezinformowanym, bo oznacza to informację ujemną, mniejszą od zera. Mógłby mi pan wobec tego powiedzieć coś o sobie? Co mogłoby mi pomóc? Chodzi panu o słabe miejsca? Oczywiście. Organizmu się przecież używa i mieszka w nim. To daje okazję do obserwowania. Nie mam nic do ukrycia. Czy spotkał się pan z taką reakcją jak zaskoczenie, strach i odraza spowodowane tym, że pan nie jest człowiekiem? Owszem. Podczas operacji, przy której asystowałem, drugim asystentem była kobieta. Wiedziałem już wtedy o istnieniu płci. Operator skaleczył mnie w palec skalpelem, rozciął rękawiczkę i było widać, że nie krwawię. Teraz bym krwawił. Wtedy byłem jeszcze suchy. Kobieta chwyciła moją rękę i kiedy zobaczyła, co jest w środku, uciekła. Dostała ataku histerycznego. Co pan wtedy czuł? Nie czuję w ogóle wiele, ale... To nie było przyjemne. Czy pan nie jest uprzedzony? Człowiek jest istotą doskonale niezborną. To nieuniknione, jeśli się powstawało tak jak wy. Maszyna logiczna różni się od mózgu tym, że nie może mieć naraz kilku wykluczających się programów działania. Mózg zawsze je ma, dlatego jest polem bitew u świętych albo wypalonym pobojowiskiem sprzeczności u ludzi zwyklejszych. Powstawałem jako osobowość podwójnie, z programowania i z uczenia się. I człowiek tak powstaje, ale ja byłem od razu taki, jaki jestem. Przez to, że nie miałem dzieciństwa ani dojrzewania, a tylko byłem multistatem, stałem się bardziej jednorodny niż ktokolwiek z was. Jestem zdolny do wzruszeń i pewno mógłbym nawet zabić, ale nie z miłości. To znaczy, że pan nie może kochać? Dwa uczucia nie opuszczają mnie właściwie nigdy. Zdziwienia i zarazem śmieszności. Cechą waszego świata jest umowność. Nie tylko w kształtach maszyn i obyczajach, ale także w waszej cielesności, która stała się wzorem dla mojej. Wszystko mogłoby wyglądać inaczej, działać inaczej i nie byłoby ani lepsze, ani gorsze od tego, co jest. Grzeszność spraw ciała to konsekwencja rozwiązania ewolucyjnego, które połączyło funkcję wydalnicze z rozrodczymi. Poglądy religijne i filozoficzne są konsekwencją waszej konstrukcji biologicznej.
bo ludzie są ograniczeni w czasie, a chcą w każdym pokoleniu poznać wszystko, zrozumieć i wyjaśnić wszystko. A nauka jest rezygnacją. Jej osiągnięcia przychodzą powoli i nie dorównują nigdy ogromowi utraty. Jest zgodą na śmiertelność i byle jakość jednostki powstającej z gry walczących o prymat zapłodnienia plemników. Jest zgodą na przemijanie, na nieodwracalność, na brak odpłaty i wyższej sprawiedliwości i ostatecznego poznania, ostatecznego zrozumienia wszystkiego. Mając do wyboru lęk i śmieszność, wybrałem śmieszność, bo było mnie na to stać. Pan nienawidzi tych, którzy pana stworzyli? Myli się pan. Uważam, że każde istnienie, nawet ograniczone, lepsze jest od nieistnienia. Wszyscy inni są śmieszni, a pan? O, ja też, tylko w inny sposób. Ja mógłbym na przykład wyglądać jak lodówka. Co chce pan jeszcze wiedzieć o mnie? Współzawodniczył pan z ludźmi w rozmaitych sytuacjach doświadczalnych. Czy zawsze był pan górą? Nie. Jestem tym lepszy, im bardziej zadanie wymaga algorytmizacji, matematyki i ścisłości. Intuicja jest moją najsłabszą stroną. Jeżeli sytuacja komplikuje się nadmiernie, gubię się. Człowiek stara się wtedy zdać na domysł, rozwiązanie przybliżone i udaje mu się to czasem. Ja muszę uwzględnić dokładnie wszystko, a jeśli nie mogę, przegrywam. Mogę sprowokować pogmatwaną sytuację, ale musi być realna. Trzeba będzie nadstawić karku. Niebezpieczeństwo wywołane sztucznie, ale samo w sobie prawdziwe. A jeżeli to też był manewr taktyczny, wówczas skręcę sobie kark i zabiję przy tym wszystkich ludzi, a statek doprowadzą do portu roboty, które to wytrzymają. Co za reklama, co za gwarancja bezpieczeństwa dla statków wyposażonych w takie załogi. Czy działać? Jak działać? Może jeszcze czekać. Szybkość kursowa. Około 20 czasu pokładowego minęliśmy dwa duże transportowce. Godzinę później automaty wyłączyły na pokładach dzienne światło. Statek jest nieruchomy. Nie czuję najmniejszej wibracji. Na środkowym pokładzie, w czarnym wielkim czworokącie gwiazdowego okna, mrowie nieruchomych punktów świetlnych zlewających się w pałającą mgłę strzelca. Widziana z wnętrza galaktyka. Chaos miliardoletniej gry w kości ogniste. Kto to? Thompson? Tak, panie komandorze, skończyłem wachtę i... Chciał pan mi coś powiedzieć. Słucham. Obawiam się, że... Muszę dotrzymać danego słowa i nie powiem panu, kim jestem, ale chcę, aby widział pan we mnie sojusznika. Czy pan nie działa wbrew interesom swoich chlebodawców? Zobowiązałem się do niezdradzania mojej identyczności i do niczego ponadto. Mam wykonywać funkcję nukleonika pod pana dowództwem. Reszta jest moją sprawą prywatną. Wiem, że może pan wziąć mój postępek za nieautentyczny, za wybieg zaplanowany z góry. Pan przystępuje do gry, w której biorą udział dwie strony. Pan z jednej, a my wszyscy z drugiej. Jeśli ułożył pan sobie jakiś plan działania, aby poddać nas próbie, mającej wykazać wyższość człowieka, nie może pan być wobec mnie szczery. Ja panu nic nie powiem, ale pan może mi coś powiedzieć. Na przykład o swoich kolegach. To też może być fałszywa informacja, żeby pana wprowadzić w błąd. Zaryzykuję. Czy pan coś wie? Tak. Brown nie jest człowiekiem. W czasie przygotowań startowych sprawdzałem reaktor i akurat wymieniałem blendy. Miałem próbkę z gorącego wnętrza reaktora, bo musiałem przeprowadzić kontrolę na zanieczyszczenia porozpadowe. Włożyłem ją między dwie ołowiane cegły na półce pod ścianą. Calder i Brown dopiero schodzili po schodkach, także tylko oni przeszli przez niewidzialny promień. Brown nagle spojrzał w stronę ołowianych cegieł i przyspieszył kroku. To by miało jakieś znaczenie, gdyby było wiadomo, że nieliniowcy posiadają czujnik radioaktywny.
Pan chce mnie złapać? To po prostu bardzo prawdopodobne, bo gdyby nie mieli żadnej wyższości nad nami, po co w ogóle ich budować? Brown twierdzi, że jest człowiekiem, a Thompson mówi, że Brown nim nie jest. Sam Thompson identyczności nie ujawnia, ale sugeruje, że jest człowiekiem. Barnes powiada, że nie jest człowiekiem. Pozostają jeszcze Barton i Calder. Może obaj uważają się za Marsjan. Ktoś tu był przede mną. W kajucie na stole zamiast książek leży biała koperta zaadresowana Komandor Pirks w miejscu. W środku niepodpisany list. List ten pisze do pana członek załogi, który nie jest człowiekiem. Wybrałem tę drogę, ponieważ jednoczy mój interes z pańskim. Chcę, by pan utrudnił realizację planów firm elektronicznych, dlatego pragnę dostarczyć panu informacji o właściwościach nieliniowca na podstawie własnego doświadczenia. Jestem 4-krotnie mniej wrażliwy od człowieka na działanie przyspieszeń. Potrafię jednorazowo znieść do 75 tysięcy rentgenów promieniowania bez szkody. Posiadam zmysł radioaktywności. Obywam się bez tlenu i żywności. Potrafię przeprowadzać pamięciowo działania matematyczne w zakresie analizy, algebry, geometrii. Z szybkością tylko 3 razy mniejszą od szybkości wielkich maszyn cyfrowych. W porównaniu z człowiekiem jestem pozbawiony w znacznym stopniu życia emocjonalnego. Mam poczucie obowiązkowości, wytrwałość. Jestem zdolny do przyjaźni i szacunku wobec wartości intelektualnych. Nie działam na pokładzie Goliata pod przymusem. To, co robię, jest jedyną rzeczą, jaką umiem dobrze. A robienie czegoś w sposób solidny daje mi satysfakcję. Nie angażuję się uczuciowo w żadną sytuację, pozostaję obserwatorem wypadków. Mam pamięć, z którą ludzka równać się nie może. Mogę cytować całe rozdziały raz przeczytanych dzieł. Mogę ładować informacje przez bezpośrednie podłączenie się do pamięci wielkiej maszyny cyfrowej. Mogę też dowolnie zapominać to, co uznam za zbędne. Mój stosunek do ludzi jest negatywny. Stykałem się wyłącznie z naukowcami i technikami. Działają w niewoli impulsów, źle ukrywają uprzedzenia, łatwo popadają w ostateczności, traktując istotę taką jak ja, protekcyjnie. Albo na odwrót, odczuwają odrazę, niechęć. Nie jestem agresywny ani przewrotny, choć byłbym zdolny do czynów dla was, niezrozumiałych, gdyby prowadziły do upatrzonego celu. Nie mam żadnych tak zwanych zasad moralnych, ale nie dopuściłbym się zbrodni. Nie układałbym planów rabunku tak samo, jak nie używałbym mikroskopu do rozbijania orzechów. Świat wasz jest dla mnie przeraźliwie pusty. Demokracja to władza intrygantów wybieranych przez głupców i cała wasza alogiczność przejawia się w ściganiu niemożliwości. Podzielę waszą historię na 2 części. Do mnie i ode mnie. Zmienię ją całkowicie. Rozerwę ją, abyście pojęli i zapamiętali, co uczyniliście, stwarzając mnie. Na coście się ważyli, zamyślając budowę wiernej człowiekowi Lali. Nie zamierzam stać się tyranem, pastwić się, niszczyć, prowadzić wojny. Kiedy osiągnę władzę, zademonstruję, że nie ma szaleństwa tak bezmyślnego, ani idei tak absurdalnej, której byście nie przyjęli za swoją. Nie przemocą, lecz całkowitą przebudową zbiorowości. Staniecie się globalnym teatrem. Nie będziecie znali nic oprócz swoich nowych ról i tylko ja, jeden, będę widzem. Jestem szczery, chociaż nie jestem szalony. Nie przedstawię więc mego pomysłu. Pan mi w tym pomoże. Będzie pan dalej działać w sposób dla mnie korzystny. Nie dostrzegam niestety takich własnych mankamentów, które pozwoliłyby panu odnieść sukces. Nie obawiam się niczego. Nieznane mi jest uczucie bólu. Mogę wyłączać świadomość, zapadając w pozór snu. Mogę zwalniać i przyspieszać bieg myśli 6-krotnie w stosunku do tempa ludzkich procesów mózgowych. Nie sprawia mi żadnej trudności przestawanie z ludźmi, jeśli to sobie nakażę. Z innymi nieliniowcami byłoby mi trudniej współżyć, ponieważ brak im waszej poczciwości.
Muszę już kończyć. Ten list. Może spotkamy się kiedyś i będzie pan wtedy mógł na mnie liczyć. Ponieważ ja teraz liczę na pana. Świadek przedstawi, co zaszło dalej. Calder nie zwracał się do dowódcy z żadnymi pytaniami. Tymczasem ciąg zaklinowanej sondy wyrównał się i mając dobrą stabilizację, poszedł na oddalenie od pierścienia. Domyśliłem się, że będzie próbował dokończyć zadanie. Kiedyśmy wyszli poza granicę Rosza, zasygnalizował szczyt i spróbował wytrząsnąć sondę. To znaczy? Dał najpierw całą wstecz, a potem całą naprzód. Sonda waży 3 tony. Pod pełną akceleracją prawie 20 razy tyle. Powinna była wylecieć z wyrzutni jak groszek. Dał te uderzenia ciągiem 2 razy po kolei, ale bez rezultatu. Defleksja jeszcze wzrosła. Dlaczego Calder nie próbował wyłączyć silnika sondy? Nie mógł tego zrobić, panie sędzio, bo kabel sterowniczy był już przerwany. Pozostawało sterowanie drogą radiową, ale sonda była ekranowana osłoną wyrzutni. Po kilku próbach udało mu się dobrać ciągi wyrównujące defleksję i wtedy zawrócił. Przypuszczałem, że będzie chciał jednak wyorbitować 3. sondę. Zeszliśmy nad płaszczyzną ekliptyki od strony Słońca, przy czym Calder kazał mi obliczyć trajektorię wraz z impulsami sterowania dla 3. sondy. Wtedy nie miałem już wątpliwości. Świadek te polecenia wykonał? Zażądałem od niego dodatkowych danych, bo nie wiedziałem, z jakiej wysokości chce wyorbitować 3. sondę, ale nic mi nie odpowiedział. Jakby chciał w ten sposób powiadomić dowódcę o swoim zamiarze. Mógł przecież zwrócić się do dowódcy bezpośrednio. Może nie chciał tego zrobić. Żeby nikt nie pomyślał, że on sam nie wie, jak postąpić i potrzebuje pomocy. Szliśmy na zbliżenie i myślałem, że Calder chce polepszyć szansę. Zwiększały się ze spadkiem odległości, ale powinien już zacząć hamowanie. Tymczasem zwiększył ciąg. Wszystko działo się w ułamkach sekund. Calder włączył sygnał szczytu i dał duży ciąg, mając kurs kolizyjny z pierścieniem. Jasne było, że chce przejść Goliatem przez środek szczeliny Cassiniego i po drodze zgubić tę 3. sondę. Ale dowódca mu tego zabronił. Sprzeciw oskarżenia. Świadek przeinacza fakty. Dowódca takiego rozkazu nie wydał. Dowódca usiłował wydać taki rozkaz, ale nie zdążył go wypowiedzieć pełnym zdaniem. Calder dał ostrzeżenie szczytu przyspieszeniowego zaledwie ułamek sekundy przed manewrem. Kiedy błysło czerwienią, dowódca krzyknął do niego, a on równocześnie poszedł całą mocą. Pod taką prasą powyżej 14G nie można wydobyć głosu. Wgniotło nas tak, że straciłem wzrok. Dowódca ledwie zdążył krzyknąć. Świadek zechce przytoczyć te słowa. Nie pamiętam słów, tylko ich sens. Dowódca zaczął wołać: nie przechodź, a może nie na wylot. I dalej już mówić nie mógł. Co stało się po okrzyku dowódcy? Szliśmy na kolizję z pierścieniem. Akcelerometr pokazywał 2G, szybkość hiperboliczna. Dowódca zawołał: Calder, nie wykonałeś rozkazu. Zabroniłem ci wchodzić w Cassiniego. A Calder odpowiedział: nie słyszałem tego, komandorze. Dowódca nie rozkazał mu hamować bądź zawrócić? Mieliśmy hiperboliczną rzędu 80 km na sekundę. Nie było mowy o tym, żeby wygasić taki pęd bez przekroczenia bariery grawitacyjnej. Z każdą sekundą lotu trzeba było większej mocy wstecznej, żeby wyhamować. Około 50G, a potem może i 100. Przy takim hamowaniu musielibyśmy wszyscy zginąć. To znaczy wszyscy ludzie na pokładzie. Chcesz zniszczyć statek? Powiedział dowódca. Przejdziemy przez Cassiniego i wyhamuję po drugiej stronie. Odpowiedział Calder. Wtedy dostaliśmy bocznych obrotów. Calder usiłował je wygasić. Przeprowadzał błyskawiczne obliczenia. Patrzył wyłącznie na grawimetry. Był to prawdziwy wyścig matematyczny między nim a warunkami, które zmieniały się z rosnącą szybkością. Ledwie nadążałem za odczytywaniem cyfr na indykatorach, a on w tym czasie przeprowadzał w głowie obliczenia, budując równania różniczkowe 4. stopnia. Margines błędu narastał i kiedy pojął, że przegrał, wyłączył cały ciąg. Straciliśmy ciążenie do 0. Dlaczego wyłączył ciąg? Szliśmy rozciągniętym korkociągiem. Statek kładło na boki, a każdy z tych zwojów miał może 100 kilometrów średnicy. Przy takim ruchu mogliśmy trafić w brzeg pierścienia zamiast w środek szczeliny. Kiedy wyłączył silnik, sądziłem, że po prostu zdaje się na los szczęścia. Pierścienie oślepiały bryłami lodu. Kręciły się przed nami karuzelą razem ze szczeliną. Calder zaczął gwałtownie rozpinać pasy. Domyśliłem się, że chce zerwać główny bezpiecznik przeciążenia na kufficie, a przepasany nie mógł go dosięgnąć.
Mając pełną moc, mógł jeszcze wyhamować i uciec w przestrzeń, rozwinąwszy jakieś 100G. Pęklibyśmy jak baloniki, ale uratowałby statek, no i siebie. Chciałem go powstrzymać, ale on był szybszy. Nie odpinaj się! Krzyknął do mnie dowódca. A do Caldera, nie ruszaj bezpiecznika! Calder już stał. Cała naprzód! Zawołał dowódca. Miałem drugi ster. Wszedłem na 5G, bo nie chciałem go zabić, tylko odrzucić od bezpieczników, ale on utrzymał się na nogach. Chwycił się pulpitu, zdarło mu skórę z obu dłoni, a pod tą skórą była stal. Wtedy dałem od razu szczyt. 14G oderwało go, poleciał w tył sterowni, wyrżnął w ścianę, aż się zatrzęsła i wydał z siebie niepodobny do niczego głos. Słyszałem, jak się tam z tyłu tarzał, druzgotał przepierzenia, jak rozwalał wszystko, czego się chwytał. Ale już nie zwracałem na to uwagi, bo szczelina otwierała się przed nami. Waliliśmy w nią kręczkiem zataczającą się rufą. Zredukowałem do 4G, decydował już tylko czysty traf. Dowódca krzyknął, żebym strzelał. Zacząłem więc wystrzeliwać jeden po drugim ekrany przeciwmeteorytowe. Widziałem ogień przed dziobem. Ekrany osłony rozwijały się i od razu paliły w zderzeniach z obłokami pyłu lodowego. Statek zatrząsł się. Otarliśmy się, nie wiem o co. I byliśmy już po drugiej stronie. Uważam, że awaria sondy była spowodowana rozmyślnie przez Caldera. Na długo przed naszym dojściem do Saturna ułożył sobie plan, który miał jednocześnie przyznać mi rację i zabić mnie wraz z innymi ludźmi Goliata. Najpierw sprawa sondy. Jej zaklinowanie sposobem nie dającym żadnych śladów było dziecinnie proste. Wystarczyło nalać do wyrzutni przez szyb wentylacyjny kilka wiader wody. Woda ściekła ku klapie i zamarzła wokół sondy, spajając ją lodowym pierścieniem z obrzeżem wylotu. Calder bardzo silnie uderzył łapą korpus sondy. Zaklinowany dziób zdeformował się i rozpłaszczył niczym główka nitu. Kiedy booster odpalił, temperatura w wyrzutni natychmiast wzrosła. Lód stopniał, a woda wyparowała, nie pozostawiając żadnego śladu. Awaria zaskoczyła mnie. A jednak Calder był pewien, że postaram się wykorzystać ją do próby. Mogłem wydać rozkaz odwrotu albo też zażądać, by pilot ponowił próbę wprowadzenia ostatniej sondy na orbitę. Stało się jednak coś niespodziewanego. Milczałem. Nie pojmowałem, co się dzieje. Awaria była dziwna. Przychodziła tak zgodnie z moimi myślami. Od razu wyczułem, że Calder z niezwykłą skwapliwością czeka na moje słowa, na moją decyzję. I chyba dlatego właśnie milczałem. Czułem, że to, co się rozpoczyna, nie jest uczciwe, jak ukartowana gra. Może po prostu nie wiedziałem, co robić. Calder nie potrafił uwierzyć, że jego doskonały plan się wali. Pojedynek nasz rozegrał się w ciągu kilkudziesięciu sekund, ale jakim ja byłem przeciwnikiem, niczego nie pojmując. Potem dopiero przypomniałem sobie, jak często wysiadywał przy głównym kalkulatorze statku, z jaką starannością kasował pamięć, kończąc obliczenia. Myślę, że obliczał różne warianty awarii, że przygotowywał ją w każdym calu, że wymodelował sobie tę katastrofę. Na rozkazy czekał jak na zbawienie, bo stanowiły fundament jego planu. Wszystko, co się mówi przy sterach, zostaje utrwalone w aparatach rejestrujących. Gdyby Goliat z martwą załogą osiadł na kosmodromie, śledztwo rozpoczęłoby się od przesłuchania tych taśm. Musiały być w idealnym porządku i nietknięte. To mój głos miał się z nich odzywać, rozkazując, żeby Calder wracał do Saturna, żeby się zbliżył do pierścieni, żeby zwiększył ciąg dla wygaszenia niebezpiecznej precesji. Kilka miesięcy po zamknięciu sprawy siadłem do maszyny matematycznej, żeby sprawdzić, jakie właściwie były szanse pomyślnego wprowadzenia na orbitę ostatniej sondy, manewrem, który nie naraziłby ani nas, ani statku. Okazało się, że takich szans w ogóle nie było. Calder sporządził precyzyjną maszynę egzekucyjną. Nic nie mogło nas uratować. Wystarczyło, abym nakazał powrót do Saturna.
a już weszlibyśmy w otwierający się przed nami lej zagłady. Zresztą niedługo byłbym zdolny do wydawania jakichkolwiek poleceń. Zaniemówiłbym pod pracą ciążenia, które zamknęłoby nam oczy. Leżelibyśmy przytrzaśnięci wiekiem grawitacji, pękając krwią. I wtedy jeden Calder potrafiłby wstać, zerwać plomby bezpieczników i rozpocząć powrót w sterowni pełnej trupów. Ale popsułem mu nieumyślnie rachubę. Gdy milczałem, zatracił się. Nie wiedział, co począć. Najpierw zaniepokoił się, ale nie śmiał zadawać pytań, bo mu się moje milczenie wydało znaczące. Skoro milczałem, musiałem wiedzieć dlaczego. Musiałem go podejrzewać. Może nawet przejrzałem jego grę. Może to ja byłem guru. Musiał improwizować, a w tym właśnie był najsłabszy. Zaczął się obawiać mego odezwania. Może chciałem oskarżyć go o sabotaż. Wtedy dał nagle wielki ciąg. Zdążyłem przecież krzyknąć, żeby nie wchodził w szczelinę, bo ja jeszcze nie pojmowałem, że on wcale przez nią przejść nie zamierzał. Ale ten krzyk już mu przekreślił nowy plan. Zaraz więc zmniejszył szybkość. Musiałem się po nim odezwać, by udowodnić, że jeszcze żyłem. Zrozumiał, że jednak się pomylił, że nie wiem wszystkiego. Służbiście odpowiedział mi, że nie usłyszał rozkazu i od razu zaczął rozpinać pasy. To był jego ostatni ruch. Zagrał wabank. Uratowało nas moje niezdecydowanie. Moja ślamazarna poczciwość. Ta poczciwość ludzka, którą tak bezgranicznie gardził. Było to słuchowisko według opowiadania Stanisława Lema Rozprawa. W roli pilota Pirksa Mariusz Bonaszewski oraz Leon Harewicz, Przemysław Bluszcz, Karol Dziuba, Olgierd Łukaszewicz, Piotr Grabowski, Przemysław Sadowski, Grzegorz Kwiecień, Michał Piela. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Adaptacja i reżyseria Waldemar Modestowicz.